Panie Marszałku, Wysoki Senacie, przede wszystkim chciałem serdecznie, gorąco podziękować panu profesorowi, prezesowi Izby Karnej Sądu Najwyższego, panu sędziemu Zabłockiemu za niezwykle godne i merytoryczne wystąpienie. Niestety, panie prezesie, obawiam się, że te pańskie nadzieje, które pan tam wyrażał, że coś jeszcze zostanie zmienione, będą niestety płonne. Nic na to nie wskazuje. Nie będę, proszę państwa, w ogóle praktycznie mówił o tej ustawie. Dlatego, że myślę, że tutaj na tej sali mało kto wie, co w tej ustawie się znajduje w ogóle. A już senator sprawozdawca na pewno nie wie, czego dał liczne dowody. Ja przeczytałem tę ustawę i myślę, że udowodniłem, że ją znam i że są w niej, poza ewidentną niekonstytucyjnością, zapisy, które ją kompromitują. Wszyscy, dlaczego nie będę o niej mówił? I dlatego, że ten moment, w którym się w tej chwili znajdujemy, wymaga mówienia trochę o czymś innym. Wszyscy wokół mówią, piszą, krzyczą o łamaniu konstytucji, a PiS zachowuje się jak ten szatniarz z filmu Barei Miś. Przypomnę, klientom, którzy przychodzili po płaszcze, mówił: nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi? Bareja chyba nie spodziewał się, że ten żart po pewnym czasie przyoblecze się w rzeczywistość. Skalą bezczelności PiS bije wszelkie rekordy dotychczasowe, bo każdej partii zdarzało się zachowywać bezczelnie. Ale to, co się dzieje w tej chwili, to, jak powiedziałem, jest rekord. PiS twierdzi, że oddaje sądy narodowi. To jest takie przewodnie hasło. A wystarczy przeczytać te ustawy i wiadomo, komu je oddaje. Oddaje je panom Kaczyńskiemu i Ziobrze. O prezydencie nie mówmy. Bo wprawdzie pan prezydent Duda robił bardzo groźne miny, ale w tej ustawie został przez posła Kaczyńskiego i ministra Ziobro ograny jak dziecko. A wracając do tego, co jest zgodne, a co nie jest zgodne z konstytucją, to nawet gdybym miał blade pojęcie o prawie, to miałbym prosty wybór. Z jednej strony profesorowie Strzembosz, Safian, Zoll, Zabłocki, Gersdorf, Łętowska. Z drugiej zaś panowie Kaczyński, Ziobro i prokurator Piotrowicz. Wybór dla każdego rozsądnego człowieka jest oczywisty. Więc pytanie, po co ta demolka? Po co to się odbywa? Przecież nie po to, aby coś poprawić, bo to już wiemy, że nie poprawia. Prawda jest niestety okrutna i przykra. Ujawnił ją kilka dni temu Jarosław Kaczyński, który mówił, przypomnę w dużym skrócie, o zdradzieckich mordach i kanaliach, które zamordowały jego brata. A potem posłowi Zembaczyńskiemu z Platformy Obywatelskiej powiedział: wszyscy będziecie siedzieć. Właśnie po to panu posłowi Kaczyńskiemu potrzebne jest zawładnięcie sądami, aby się mścić. Podobnie Zbigniew Ziobro. Od wielu lat marzy o skazaniu lekarzy, którzy rzekomo doprowadzili do śmierci jego ojca. Marzy o tym, aby dopaść sędzię, która uniewinniła lekarzy, a podległa mu prokuratura ściga do dzisiaj biegłego, wybitnego profesora kardiologii, za rzekome sfałszowanie opinii, bo była korzystna dla lekarzy. Mamy więc dwóch ważnych polityków, którzy dla swojej prywatnej wojenki potrzebują władzy nad całym aparatem sprawiedliwości. Polska w ruinie, a przypomnę, to kłamliwe hasło, którym PiS się posługiwał w kampanii przedwyborczej. Powstał wtedy nawet taki żart, że Polska w ruinie to jest program wyborczy PiS-u. No oczywiście żart. Dzisiaj znowu życie prześcignęło kabaret.
Gospodarczo jest nieźle, ale ustrojowo Polska jest w ruinie. Zniszczyliście Trybunał Konstytucyjny, tworząc z niego atrapę. Służbę cywilną, media publiczne, które stały się tubą propagandową. Niezależną prokuraturę, zamiast ją naprawić, zlikwidowaliście. Teraz niszczycie niezależne sądy. Ograniczyliście prawa kobiet, prawo do zgromadzeń publicznych. Próbowaliście zniszczyć niezależne samorządy terytorialne. Szykujecie się do ataku na niezależne media. I wreszcie z parlamentu zrobiliście parodię najważniejszej demokratycznej instytucji w państwie. Nie liczą się tu regulaminy, opinie, ekspertyzy, obyczaje, prawa opozycji. Demokrację zamieniliście w demokraturę. To natomiast, co rozbudowaliście i wzmocniliście, to pozbawione realnej kontroli służby specjalne. Oto prawdziwe ruiny. I dlatego korzystam z tej możliwości, że przemawiam nie tylko do Wysokiego Senatu, ale korzystając z transmisji, przemawiam także do Polaków, do obywateli, do wszystkich tych, którzy są aktywni politycznie, którzy pytają, co robić w tej sytuacji, jak się bronić, jak z tego wyjść. Oczywiście szanujemy demokrację, szanujemy reguły demokratyczne. Nie ma mowy o żadnych puczach, którym bez przerwy się straszy. Wystarczy otworzyć telewizję publiczną. Będziemy czekać na wybory. Będziemy czekać na wybory samorządowe i na wybory parlamentarne. Ale nie możemy czekać biernie. Dlatego uważam, że i to kieruję przede wszystkim do opozycji, do moich koleżanek i kolegów z opozycji, że czas przejść już do innej fazy działalności. Nie takiej jak do tej pory. Nie opartej wyłącznie tutaj na krytyce, a nawet na demonstracjach ulicznych, choć część z nich jest spontaniczna i politycy nie mają na to wpływu. Otóż po pierwsze trzeba powołać pilnie Komitet Porozumiewawczy Partii Prokonstytucyjnych i Demokratycznych, zaprosić lewicę pozaparlamentarną. Po drugie przystąpić do prac nad ustawami ustrojowymi, prezentować je, dyskutować nad nimi na równoległym do Sejmu demokratycznym forum dialogu z udziałem ekspertów, organizacji pozarządowych i mediów, pokazując, jak się powinno pracować nad ustawami. Bo w tym Sejmie i w tym Senacie to nie jest możliwe. Po uprzątnięciu ruin, jakie zostawi w spadku PiS, projekty takich ustaw powinny zawierać opis przyszłych konstrukcji ustrojowych, takich instytucji jak Trybunał Konstytucyjny, sądy, prokuratura, służby specjalne, służba cywilna, media publiczne, prawa obywatelskie i inne. Pamiętając o tym, że nie może być tak jak jest, ale nie może też być tak jak było. Pakiet takich projektów ustaw powinien stanowić wspólny program opozycji prokonstytucyjnej i demokratycznej. Będzie to odpowiedź na zarzuty o brak programu i wizji. Po trzecie, powołać społeczny Trybunał Konstytucyjny. Dziś sytuacja jest absurdalna. Opozycja i słusznie nie zgłasza żadnych wniosków do tego Trybunału, bo tego Trybunału nie można legitymizować. W rezultacie ludzie pozbawieni są rzetelnych, uczciwych ocen wielu aktów prawnych. Społeczny Trybunał Konstytucyjny złożony z dobrych prawników zajmowałby się takimi ustawami, dawałby swoje oceny, dawałby swoje uzasadnienia, którymi można by się posługiwać powszechnie. Po czwarte, Komitet Porozumiewawczy musi już zająć się przygotowaniami do wyborów, ale nie myślę w tej chwili tutaj o wspólnych listach czy jakimkolwiek tego typu działaniu. Myślę, że trzeba się przygotować przede wszystkim na wszelkie szalbierstwa, jakie mogą nas czekać przed wyborami, a które mogą być dokonane na kodeksie, już kończę, które mogą być dokonane na kodeksie wyborczym i na ordynacji wyborczej. Już słyszymy o komisji wyborczej. Podejrzewam,
że mogą mieć miejsce inne działania i to tuż przed wyborami. Do tego wszystkiego trzeba się przygotować już teraz na wszystkie warianty. Szanowne koleżanki i koledzy, trzeba wreszcie zacząć grać na własnym boisku, a nie według reguł wrzucanych przez PiS. To nie jest zwykły spór polityczny. O, już kończę. To nie jest zwykły spór polityczny. To jest walka o Polskę demokratyczną, europejską i obywatelską. I to nie jest też czas na swary, to jest czas na porozumienie i bardzo przemyślane działanie. Dziękuję.